Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Godzina jego jeszcze nie nadeszła, jednak jej wybicie jest już coraz bliżej. Konflikt na linii Mesjasz i starszyzna Izraela coraz bardziej narasta. Jezus tym najbardziej wykształconym religijnie obywatelom Izraela zarzuca nieznajomość Boga. Faryzeusze i uczeni w piśmie traktowali wiarę w Boga partykularnie, jako gwarancję bezpieczeństwa własnych interesów. Tradycja narodowa, którą tak pielęgnowali, dawała im umocnienie własnej pozycji społecznej. Ich serca kurczowo trzymały się własnego świata, tym samym odrzucając wizję świata, który przygotował dla nich Bóg. Oczywiście można uparcie trwać przy swoim, zamykając się na nowość, którą przynosi Mesjasz, ale w ten sposób pozbawiamy się tego, na co świat czekał od 4000 lat. Tylko przyjście Jezusa, Jego dobra nowina, daje nam szansę poznania prawdziwego Boga, a nie trwanie przy naszych wyobrażeniach na Jego temat. Ten, który dotychczas był kadesz, niedostępny, odseparowany, teraz staje się bliski każdemu człowiekowi. Syn Boży stał się jednym z nas, abyśmy w Nim mieli lepszy przystęp do Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Jezus jest epifanią Ojca, Jego objawieniem. Każdy, kto wchodzi w relację z Jezusem, ma relację z Bogiem Ojcem. Nie da się poznać Boga w sposób pełny, takim, jakim jest, poza Jezusem. A poznać Jezusa oznacza naśladować Jego styl życia, każdego dnia coraz bardziej upodabniać się do Niego.